Elo, elo 3-2-0 dzisiaj. Ja zaczynam, nie Dominika. No dobra, a ja opowiem, o czym będziemy dzisiaj nawijać. Dzisiaj poruszamy temat bezpieczeństwa. Temat, no może można powiedzieć, że modny ostatnio, ale czy w sumie to jest moda, no to w sumie nie powiedziałabym. Temat... Nie, to nie jest trendy. Nie, no, nie. No nie jest trendy. Wypadki nie są trendy, a w sumie wypadki zdarzały się od zawsze, a może ostatnio są bardziej nagłośniane. No. Po każdym wypadku jest coś takiego, o zróbmy coś dobrego, jakąś fajną akcję, no ale czy te akcje coś dają, no to w sumie no nie powiedziałabym. Poprawy nie widać. No nie widać poprawy. Ja bym w sumie zaczęła od siebie. Od ludzi z najbliższego otoczenia, no bo tak, nie wiem, nagle przemówić do ludzi, których nie znamy, no to ciężko. No nie mając jeszcze jakiegoś poparcia takiego... No nie wiem, no w akcjach też biorą udział jacyś celebryci, czy nie wiadomo kto, no też, nie wiem, też. Ludzie, którzy sklepy prowadzą i, Boże, jakby ktoś nagle... Dobra, jeżdżę bez kasku, tam po swojemu, mam w dupie wszystko, przychodzi koleś, który niby jest znany, ma jakiś tam sklep, czy coś tam, i mówi, ej, jeździ w kasku, bo zginiesz, bo coś tam, a ja se, no popukaj się i mam cię gdzieś, nie, tak naprawdę. Jeśli no, kto, nie wiem, jeśli przyjaciel by przyszedł do mnie, ej, słuchaj, może zacznie jeździć w kasku, nie, no bo kurde, jakby coś ci się stało, no to bym tego nie przeżył, no to jakoś do mnie to bardziej dotrze. Może nawet lepiej, jakby ktoś po prostu czynem pokazał, jak to się robi, a nie po prostu gadał, nie, bo gadką to możemy sobie tam... No jeśli wiecie, macie kogoś, kto nie wiem, kto jeździ bez świateł, to no, wiem, no, o co bez chodzi. Kasku, no to kurde kupcie mu kask, ej, kurde, dla ciebie kupiłem, nie zmarnuj no, tych pieniędzy. No. No i dzisiaj chcemy powiedzieć o takich chyba trzech, tak mi się wydaje, nie wiem jak tobie. Ja się z tobą zawsze zgadzam. A ja z tobą. O trzech takich ważnych elementach, bez których bezpieczeństwo właściwie nie może istnieć. Siostra Dominiki miała wypadek, także sobie trochę główkę tam pokiereszowała, może niedużo, ale jednak. A jakby źle uderzyła, to mogłoby no się właśnie źle skończyć. Więc trzy najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Pierwsze, myślę, to chyba to, co mamy tu, w środku, w głowie. Rozsądek albo... No troszeczkę przewidywanie, nie? No nie wiem, no, chcesz coś zrobić na drodze, no to musisz troszeczkę przewidywać też brak zaufania do innych. Tak samo, no nie wiem, kierowcy gadają, o Boże, bo rowerzysta jedzie i nagle skręca i nie wiadomo co. No to musimy też wiedzieć, że kierowca jedzie szybciej, że możemy go zaskoczyć czymś. Może nie zauważyć naszej wystawionej ręki, dlatego jeżeli skręcamy w lewo, musimy mieć pewność, że ten kierowca za nami wie i że widzi nas, widzi, że będziemy skręcać. Go rozpraszać małego, bo małego, ale no jednak. No tak, no musimy mieć brak zaufania. No dobra, jeśli tak w nas wjedzie, no to będzie jego wina, ale to poniesie większą szkodę, czy on, czy my, nie? Jak dokładnie nas rozjedzie. Pamiętajcie, że w ruchu ulicznym jest zasada ograniczonego zaufania, tak? Do każdego, kto się porusza na drodze. No nie możemy myśleć, że on będzie jakby w 100% skupiony na tym i na tym, co robi, a nas to nie dotyczy. Jedyne, komu możemy ufać, to tylko my sami, tak? Dokładnie. Planujcie to, co robicie. A jeszcze bym powiedziała, że na ścieżce nawet jak jedziemy, no to też nie możemy, bo o Boże, bo kolarz jedzie 20 czy 30 na godzinę i może taką prędkością poruszać się po ścieżce rowerowej. No okej, może, ale jeżeli biega gdzieś pies, biega gdzieś dziecko, czy nawet idzie człowiek, który się zamyśli i zejdzie dwa kroki na ścieżkę, no to chyba, no ja nie chciałabym wjechać w cokolwiek, w kogokolwiek. I no, mi tam nie zależy, żeby jechać te 20 na godzinę, bo nie wiem, gdzieś mi się śpieszy. Tylko no, po prostu wolę uważać i na siebie, i na kogoś. Ścieżki są po to, żeby po nich jeździć, to jest pierwsza rzecz. Jak są pasy, to i nie ma ścieżki, czy tam przejazdu, jak to się mówi, śluzy rowerowej, to przechodźcie pieszo. Druga rzecz to oczywiście, no wiem, widziałem, ja już nie drugi lubię raz. Barzek. Widoczność. Tak, oświetlenia, odblaski. Wszelkiego rodzaju fluo, ubrania, fluo, elementy na rowerach, cokolwiek. Noście takie małe, jakieś tam pierdolniki wam nie pomogą za bardzo, ale jak macie kurtkę, tak jak Dominika, odblaskową, żebyście byli widoczni. Pamiętajcie, że lampki typu te za złotówkę czy za 5 zł z marketu to wam nic nie dadzą. Kupcie sobie w miarę coś mocnego. Nie muszą to być lampy do jazdy po lesie 1000 lumenów, 2000 lumenów czy cokolwiek z pierdyliardem soczewek i tam diod. Nie o to chodzi. Ważne, żeby było w miarę mocne światło, takie, żeby też nie oślepiało. Ale mnie na przykład w lampkach denerwuje to, że jest coraz więcej lampek na USB. No tak. Ja bym chciała dobrą lampkę tylnią na baterię, że sobie pyknę tam
bateria i mnie pół roku nie obchodzi, czy mi to miga, czy nie miga. Dobra, bo... ale to już przechodzimy do lampek, a nie będziemy tutaj o lampkach gadać. No dobra, ale jakby ktoś chciał mi coś polecić, to chętnie przygarnę taką lampkę. Tak, na baterię. Albo wysłać. Mogę podać adres. Odnośnie widoczności, to ja jeszcze mam takie zdanie, że no część jest grono osób, które odblaski są wsiurskie, o Boże, a po co to, a na co to. Odblaski są różne, można dobrać taki odblask, taką lampkę, że będziesz szpanować tym, tak? A nie twierdzić, że coś jest wsiurskiego. Dla mnie też rower jest mało widoczny i ogólnie rowerzysta, bo większość odblasków, czy na odzieży, czy coś tam jest albo z przodu, albo z tyłu, a od boku jak się spojrzy na rower, no to on jest no, niekoniecznie widoczny. Dlatego tak. Jak ktoś się zbliża do skrzyżowania, wyjeżdża z jakiejś ciemnej uliczki, to go nie widać. No. Dlatego ja sobie założyłam tak, żeby mieć chociaż coś z boku widocznego, chociaż i tak twierdzę, że to za mało. No jeśli bym ogólnie jeździła więcej po ulicy, znaczy fakt, że mam tą kurtkę, tak? Jeśli no. wiem, że będę jeździć po zmroku, czy właśnie jesienią, zimą, no to lubię mieć tą kurtkę, bo wiem, że jestem widoczna, ale ogólnie my i tak jeździmy więcej po lesie. Jeśli więcej bym jeździła po ulicy, na pewno mój rower... No ty, szosa. Jeżeli jeździłbym na szosie, tak. No. To bym na pewno miała więcej odblasków i elementów, które przyciągają wzrok. I mało by mnie interesowało, że to waży 100, 200, 300 gram więcej. Ludzie, dajmy spokój z wagą. Trzecia część. Bezpieczeństwo zawsze i wszędzie, nie tylko na drogach publicznych, czyli kaski. To powinna być podstawa chyba i narzucone prawnie tak, na ludzi tak jeżdżących. Uważam, no. Jak się przekonacie, za jakiś czas powinien wyjść filmik z Tatr nasz, no i tam sporo osób nie ma w ogóle kasku. No i tyle, no nie będę tutaj... A ja jeszcze to powiem, że ostatnio właśnie wracając do tych maratony w ogóle, że... znaczy maratony, te rajdy dla zdrowia, dla bezpieczeństwa i no. w ogóle. Wczoraj była fotorelacja z jednego takiego rajdu. 10 października. 10 października. No był fajny artykuł, tytyryty, bezpieczeństwo i w ogóle kierowcy, uważajcie na rowerzystów, szanujmy się na drodze. Okej, hasła super, tylko wrzucili tam dwa zdjęcia. No, jedno zdjęcie był tam rower ku pamięci tam osoby, która zginęła w wypadku samochodowo-rowerowym. I drugie zdjęcie rowerzyści, którzy jadą na tym rajdzie. I co? Bez kasków. No to co to za bezpieczeństwo i co to za promowanie bezpieczeństwa, jak nie wiem, ludzie jadą bez kasku. Ciekawe, czy mieli lampki. Nie? Bardziej jakby wymuszanie tego, żeby wszyscy uważali na rowerzystę tak, jakby oni nie musieli na nic uważać. No tak. Tak, pamiętajcie, że kask pełni swoją funkcję tylko wtedy, kiedy jest dobrze założony i tak, jak on powinien być założony. Także pamiętajcie, kask nie na bok, do tyłu za bardzo. Masa osób nosi kask za bardzo do tyłu. O tak. Macie no. część czołową odsłoniętą, jak pierdykniecie przodem, to jest po was. Niektóre kaski mają taką, no generalnie kaski są różne, tak? O kaskach nie będziemy mówić, ale mają być w miarę równo, prosto i sztywno na tej głowie, żeby w żaden sposób się nie poruszało, bo przy wypadku może wam zlecieć i o, zapięcie też musi być odpowiednio mocno przyczepione i tak dalej. Należeliśmy do grona osób, które właśnie zaczynały swoją przygodę rowerem i tak wszyscy w kaskach, kask, no, jak, no, ale no wyglądam jak grzyb. Tak. Ale fakt faktem, że ja miałem doświadczenie, że w kaskach wyglądałem naprawdę paskudnie, ale dość szybko mi się to zmieniło za sprawą najprostszego kasku z Decathlonu za chyba 100 czy 90 zł w tym momencie jest. Tak, 90 zł kosztowało, nie, czy 99. Nie mam zamiaru nawet. Teraz przyjechaliśmy sobie 2,5 km, wzięliśmy kask, bo nigdy nie wiadomo, czy gałąź nie spadnie na łeb, czy cokolwiek. Znaczy, no, sytuacje są ogólnie bardzo różne. Bardzo. Możecie zaskoczyć dziura przykryta liściami, może ci wlecieć mucha w oko i się zatrzymasz tak, że się wywalisz piach. Wystarczy spojrzeć się w którą stronę i pamiętajcie, że wtedy sami się przechylamy, tak? Chwila, moment, nie uwaga i nie, po nas. Może być po nas. Tak, a kaski też nie muszą być jakieś mega drogie, bo naprawdę wystarczy stówka, można kupić spoko kask. No, podstawowe założenia ma. Tak? Ale czyli tu mamy takie identyczne. Identyczny. Takie sam, tylko inne. Tak. I był... za 150. Aha, faktycznie. Ten też jest za 150, 140-150 zł. Certyfikat bezpieczeństwa ma. Ten każdy najprostszy, bo ma najprostszy... No jak jeżeli zamawiacie z AliExpress, to mogą nie mieć, tak? Bo to są europejskie. Na to też musicie zwrócić uwagę, że musi mieć certyfikat europejski. Już nie patrzę nawet na... No ale czy każdy kask sprzedawany w Polsce na przykład nie musi mieć certyfikatu?
Dlatego mówię, że jak zamawiany z AliExpress. Jeżeli kupujecie z legalnego źródła, to nie ma innej opcji, muszą mieć. No właśnie. Natomiast jeżeli zamawiacie z Chin, to już może być problem. Zresztą myślę, że nie ma co oszczędzać 30 czy 40 zł na kasku z Chin, a kupić po prostu najprostsze. Idźcie do sklepu przy mieście. To nic nie kosztuje, a znajdziecie na bank coś dla siebie. Dobra. Fajnie jakby kaski też miały jakieś elementy odblaskowe. Mój chyba nie ma, albo ma, ale się już starły dość ostro. Wtedy też widoczność, czy wasza na ulicy w nocy, znaczy czy... Ja ogólnie chyba mało widzę kasków z elementami odblaskowymi. No nie ma, tak samo rękawiczki. W związku z tym filmikiem mamy też dla was małe zaproszenie od Dominiki. Nie, mamy niepsodziankę. Niepsodziankę. No to chciałabym was zaprosić na wyjątkowe wydarzenie, które się wydarzy u nas na Facebooku i u mnie na profilu na Instagramie. Będzie do wygrania ten oto kask. Taki sam, tylko inny. Tak. Biały, widoczny. Biały, widoczny, bo zastanawiałam się nad kolorem i stwierdziłam, że biały będzie uniwersalny, będzie widoczny. Jest to bardzo fajny kask. Mhm. W rozmiarze M. Rozmiar M, czyli taki pasuje i na mnie, i na ciebie. Tak. Ja mam L-kę tutaj, M-ka na mnie też pasuje. Sponsorami jesteśmy my sami. Tak, żadna firma tutaj. Tak. Możecie go wygrać dla siebie, dla kogoś, kto nie nosi kasku, możecie go komuś zdać, nie wiem, zachęcić kogoś do wzięcia udziału w konkursie. I pilnować, żeby nosił. No. Znaczy ogólnie mam nadzieję, że po prostu ten kask... Trafi na dobrą głowę. Trafi w takie ręce, że... No nie wiem, no przekona może kogoś do noszenia kasku. Fajnie by było. Ogólnie. Tak. Konkretne zasady to na Instagramie Dominiki i na... I na naszym Facebooku. Tutaj sobie gdzieś podamy nazwę. Także mam nadzieję, że kogoś uszczęśliwi i... No nie wiem, czy ocali życie, ale... Lepiej, żeby nie musiał, ale no, jak ale... już, to mamy nadzieję, że spełni swoją funkcję. Tak. Dzięki wielkie, jeśli macie jakieś pytania, bądź jakieś wasze przemyślenia na temat bezpieczeństwa na rowerze, to piszcie w komentarzach. Mile widziane lajki i subskrypcje, chociaż bardziej zależy nam na fajnej społeczności, tak bym powiedział. Trzymajcie się i bezpiecznie tam jeździcie, nie? Na razie.